Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. No, z tego miejsca można strzelać. Uderzenie w stronę bramki. Mimo presji ze strony obrońców powinien zachować się znacznie lepiej. To była dobra okazja. No ale posłał piłkę nie wiadomo gdzie. Koszmarne było. No i mamy stratę piłki. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Nie jest sam, obok partnerzy. No strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Oddaję piłkę koledze. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć.
Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Nieporozumienie i strata piłki. Sędzia każe grać dalej. Ależ niesamowity atak obrońcy. Nie podążyli partnerzy za akcją. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty kartonik. I piłka w rękach bramkarza. Drużyna przed... Gwizdek i mamy rzut wolny. Ma do kogo podać. Uderzenie. O la la, jaka bramka! Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Strzela! Piłka odbija się od słupka! Obok bramki! Za nami pierwsza połowa. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Piłkę przejmują rywale. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Ten atak był zbyt szybki dla jego kolegów z drużyny. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Będziemy mieli zmianę, trener.
postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Zdecydował się na strzał. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Dobrze próbował, ale stracił. Michał Mak. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Złe podanie i strata w środku pola. Dobrze, biega na wolne pole. No, będzie gol i mamy gola, proszę Państwa. Jeszcze przed chwilą się rozgrzewał, a teraz świętuje z kolegami zdobytą bramkę. Imponujące wejście. Świetna akcja w wykonaniu tego zawodnika. Nie dał szans ani obrońcom, ani bramkarzom. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ależ akcja! I będziemy mieli wrzut z autu. Pięć minut dzieli nas od końcowego gwizdka. Dobrze się pokazał. No teraz mają szansę. Uderza. Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. Są dzisiaj dla rywali bezlitośni. Natakuje arbiter za gwizdę po raz ostatni, a oni znów strzelają. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Się na czystej pozycji. Dobra okazja. Zdobywają bramkę. Cztery-zero. Wyraźna różnica klas. Thank you.